wiedzę Was w kolejnym odcinku Koniopedii. Dzisiaj opowiem Wam o torze wyścigowym Maiden Race Course, który znajduje się w Dubaju. Informacje dzisiejszego odcinka będą pochodziły z angielskiej Wikipedii. Maiden Race Course to tor wyścigowy w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Trybuna ma ponad milę długości i może pomieścić ponad 60 tysięcy widzów. Maiden został otwarty w dniu 27 marca 2010 roku, zastępując tor wyścigowy Nad Al-Sheba, który wcześniej zajmował to samo miejsce. Obejmuje Muzeum Wyścigów Konnych, galerię oraz 5-gwiazdkowy hotel i 9-dołkowe pole golfowe. Kiedy nie jest używany do wyścigów, służy jako centrum biznesowe i konferencyjne. Wnętrze toru zostało również wykorzystane jako miejsce kręcenia filmu Star Trek Beyond, przedstawiającego zatokę tokującą, w której ZSRR Enterprise jest zasumowany, w którym scena barowa podczas kulminacji filmu, która zawiera zatokę konstrukcyjną. Tor wyścigowy Maiden o powierzchni 7,5 miliona metrów kwadratowych obejmuje Maiden Marina The Maiden, pierwszy na świecie 5-gwiazdkowy hotel przy torach z 285 pokojami, z 2 torami wyścigowymi i trybuną, na którą składa się hotel, restaurację, muzeum wyścigów i 72 apartamenty korporacyjne do rozrywki. Posiada leworęczny tor wyścigowy z murowaną o długości 2400 metrów, leworęczny tor wyścigowy o długości 8,75 furlongów 1750 metrów. Działa od listopada do marca i obejmuje Winter Racing Challenge, Dubai International Racing Carnival i Dubai World Cup Night. Puchar Świata w Dubaju to najbogatszy dzień wyścigów na świecie z nagrodą pieniężną w wysokości ponad 26,25 milionów USD. Okręg Race Course zajmuje 67 milionów stóp kwadratowych, czyli 620 hektarów, jednak całkowity rozwój Maiden City wynosi 200 milionów stóp kwadratowych, czyli 1,900 hektarów. Jest podzielone na 4 dzielnice: Maiden Race Course, Maiden Metropolis, Maiden Horizons i Maiden Goldolphin Parks. Maiden jest ściśle powiązany z Mohammeden bin Rashid Al Maktoum Mouen, wiceprezydentem ZZA, premierem i władcą Dubaju. Lady Gaga wystąpiła tam 10 września 2014 roku w ramach swojej światowej trasy koncertowej Arts Ray The Orchestra Pop Bowl. Na torze wyścigowym odbywały się również koncerty Ethana Johna, Santani, Kylie Minogue, Janet Jackson i Sia.